Kochani, mamy dzisiaj środę, a więc mamy taki dzień, czas, kiedy w szczególny sposób skupiamy się na nauczaniu Słowa Bożego, czyli może nie tyle chciałbym dzisiaj się dzielić kazaniem, co właśnie nauczaniem. I podzieliłem sobie temat, którym chciałbym się zająć, na dwie części. To znaczy przyjmowanie i dawanie w życiu ucznia Pana Jezusa Chrystusa, czy przyjmowanie i dawanie w życiu ucznia, tak zatytułowałem. I dzisiaj część pierwsza, jak Pan Bóg mi da dożyć, za tydzień będę chciał zrobić część drugą. Właściwie jest takie nasze chrześcijańskie słowo, którym też mógłbym zatytułować ten wykład, na pewno kojarzycie to słowo, szafarstwo. Czyli szafowanie, zarządzanie tym, co posiadamy w mądrości. I zacznę od takiego fragmentu. Fragmentu dramatycznego właściwie w swojej wymowie, w Słowie Bożym, jednego z bardziej dramatycznych fragmentów Nowego Testamentu. Dramatyczne pożegnanie. Apostoł Paweł udaje się do Jerozolimy. Przyjaciele już nie zobaczą Pawła. I to, co Paweł zaczyna wypowiadać, nie jest tylko pobożnymi słowami pożegnania, ale Paweł cytuje też jeden z takich ciekawszych biblijnych cytatów, jeśli chodzi o Pana Jezusa, ponieważ Paweł cytuje niezapisany przez ewangelistów tekst, który wypowiedział Jezus, który pozostał jedynie w tradycji Kościoła. Dlatego, że cytatów nie jest nigdzie przez żadnego z ewangelistów zapisany, a jak mówię, wypowiedział go Pan Jezus. Odnosi się do postawy modnej w tamtym czasie, szczególnie w tym świecie, w którym przyszło żyć Pawłowi i jemu współczesnym, to znaczy w świecie helenistycznym, że praca jest dla gorszych. Może Żydzi mniej, ale Rzymianie i ten grecki świat, oni uważali, że praca to jest dla takich gorszych ludzi, szczególnie ta ciężka, dla niewolników, dla zadłużonych. No a człowiek, no minimum szacunku, no to niech chociaż jakiś bogaty rzemieślnik, żeby był, czy ktoś, kto handluje, no to już tam miał jakiś szacunek w ich oczach, ale ogólnie pracę postrzegano jako takie, ktoś gorszy, kto pracuje. A więc fragment brzmi z Dziejów Apostolskich, 20 rozdział, 35 werset, celowo cały, abyśmy kontekst zachowali, choć chcę się skupić na właściwie ostatnim jego zdaniu. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I to jest ten cytat wzięty z ust Pana Jezusa. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Jak powiedziałem, nie zapisany w żadnej z Ewangelii, ale jednak Paweł go cytuje i mówi tu o dwóch działaniach. Branie i dawanie. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Nie mówi, czego on tu nie mówi, nie mówi, że branie jest złe, ale że jest mniej błogosławione, żeby było jasne. Przynosi innymi słowami mniej szczęścia. To religijne może, bo trochę tak do kościoła się przykleiło słowo błogosławieństwo. Słowo błogosławieństwo znaczy szczęście, szczęśliwy. Błogosławiony to jest szczęśliwy, czyli przynosi mniej szczęścia branie, więcej szczęścia dawanie. Brać, czyli przyjmować i dawać. Na tym polega życie, na tym polega służba, na tym polega i uczniostwo. Nikt z nas nie jest stwórcą i nikt z nas nie może z niczego coś stworzyć, dlatego zarówno musimy w życiu umieć przyjmować, jak i nikt z nas nie może, jeżeli prowadzi zdrowe psychicznie i duchowo życie, żyć bez dawania. Człowiek, który niczego i nikomu nie może dać, też się bardzo męczy. A chrześcijanin właściwie bez dawania, bez dzielenia się chrześcijaninem być nie można. Wiecie, jednak nasze dawanie, i tutaj myślę, że to jest ważna myśl dla nas wszystkich, nasze dawanie nigdy nie będzie biblijne i czyste, jeżeli również takim nie będzie nasze branie. Co przyjmujemy, musi być właściwe, aby właściwe mogło być to, co dajemy. Człowiek nie może przyjmować śmieci,
a dawać, nie wiem, złoto. To jest niemożliwe. A więc branie i dawanie, jedno i drugie wymaga mądrości i miłości. Dawanie, stosujmy dawanie, ale o tym za tydzień. Dziś o dawaniu właściwie prawie w ogóle nie będę mówił. Ale stosując dawanie, nie bądźmy zbyt dumni, aby inni mogli również dawanie stosować i dlatego dzisiaj o przyjmowaniu, o braniu. Czy masz coś w życiu? Bo ja nie jedną taką rzecz w życiu miałem, czy mam. Czy masz coś w życiu, czego nie kupiłeś i nie da się tego kupić ani zrobić? Na pewno masz coś takiego. Ja mam na przykład całe pudełko prac, które wykonała cała czwórka naszych dzieci. Część z nich dzisiaj dorośli ludzie, czy właściwie trójka to są już dorośli ludzie, jedna nastolatka, ale w domu mam te różne motylki, serduszka, smoki, dinozaury, domki, czołgi, księżniczki, narysowane niewprawną ręką. Niedawno czytając jedną książkę, do której wróciłem po latach, otwieram, a tam jakaś taka kochana księżniczka i pisze dla kochanego tatusia. Kupisz coś takiego w sklepie? Nie kupisz, nie? Ale czasami to są też inne dary od ludzi, których nie da się tego kupić, nie da się zrobić, ale dostałeś. I tak też wszystko, co mamy w życiu, jest darem. Chyba, że masz zdolność, o której Augustyn pisał creatio ex nihilo, czyli tworzenia z niczego. Człowiek nie może tworzyć z niczego, chociaż podobno są tacy, co potrafią coś zrobić z niczego, na przykład awanturę. Ale ogólnie człowiek nie może tworzyć czegoś z niczego. By mieć taką zdolność, tak na poważnie, by móc tworzyć ex nihilo, musisz być istotą samoistną. Czyli być kimś, kto nie ma początku ani końca. Musiałbyś być Bogiem, krótko mówiąc. Tylko Bóg jest w stanie coś takiego zrobić. My ludzie nie potrafimy wziąć nic i stworzyć coś. I dlatego branie również występuje w naszym życiu. Gdyby branie było złe, czy gdyby przyjmowanie było złe, dawanie nie mogłoby być bardziej błogosławione, ponieważ zachęcałoby do złego. A więc branie również może być błogosławieństwem, choć nie takim jak dawanie. I powiedziałem, że o dawaniu będzie za tydzień, jak Bóg nam pozwoli tutaj się spotkać. Wiecie, ogólnie na świecie więcej mówi się o przyjmowaniu, czy wręcz braniu. Świat bardziej woli temat tego, co można wziąć. Kościół częściej woli temat, co można dać. I to jest ogólnie, może nie zawsze, ale taka zasada, którą obserwuję. I tak w Kościele, kiedy zaczynamy naśladować Pana Jezusa, być ludźmi wierzącymi, częściej słyszymy o dawaniu niż o przyjmowaniu czy braniu. To dobrze, ale, jest właśnie to pewne ale. Ja zacznę od przyjmowania, a jeśli Bóg pozwoli, przejdę do dawania, ale bardzo chcę, byśmy zrozumieli biblijne przyjmowanie. Co to znaczy przyjmować, brać, jak mówi tutaj Słowo Boże? Dawanie jest ważne, ale przyjmowanie też jest ważne, bo może być przyczyną duchowego i psychicznego i tego rodzinnego, czy po prostu wzrostu, może być przyczyną wzrostu w naszym życiu. Nieumiejętnie stosowane branie czy przyjmowanie może być przyczyną upadku, przyczyną nawet przeklętego, rozbitego, złego życia. Nie ma szans na bycie dobrym szafarzem, czyli tym, który zarządza tym, co ma, dopóki nie uznamy, że wszystko w moim życiu należy do Pana. Że On jest Panem, ja jestem sługą. On jest Królem, ja jestem Jego poddanym. Wszystko, co mam, należy do Pana. Wiecie, gdyby jakiś uczciwy prawnik się znalazł na świecie, który postanowiłby zbadać dokładnie wszystkie akty własności, aż do źródeł, aż wstecz, każdy akt własności, to jest oczywiście niemożliwe, ale jest to pewna taka moja tutaj myśl, która chce, abyście coś, przyjaciele, zobaczyli, to gdyby taki prawnik uczciwie badał wszystkie akty własności, cofając się wstecz,
aż do źródeł doszedłby, wiecie, do jakich słów? Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Czyli innymi słowami jeszcze, Psalm 24, werset 1, kto pamięta, co tam pisze? Przeczytajmy. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na niej mieszkają. To jest główny właściciel tego wszystkiego, co czasami my z dumą nazywamy swoje i niszczymy. A więc zarządzanie duchowe, czyli szafarstwo, nie dotyczy tylko dawania, dotyczy również tego, w jaki sposób i co i jak bierzemy. I nie jest tak, że wszystko jedno, co przyjmujemy, a dajemy tylko to, co dobre. Nasze źródła, jak już to wcześniej wspomniałem, nie mogą być nieczyste, ponieważ wiecie, ja nie jestem jakaś krewetka albo małża. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, widziałem kiedyś, taka lekcja była, gdzie jeden z rabinów pokazywał, dlaczego oni uważają, że te ślimaki, te małże i krewetki są nieczyste, i do szklanego wiadra parę ich wrzucił. I mówi, zobaczycie tą brudną wodę na następny dzień. I faktycznie dzień później ta woda była jaka? Czysta, bo one ją filtrują. Ale człowiek nie może ciągnąć z brudnych źródeł, a dawać potem czyste. Przynajmniej w większości wypadków nie jesteśmy filtrem i pranie pieniędzy to przestępstwo, a nie błogosławieństwo, jak też, nie wiem, przyjmowanie tego, co jest nieuczciwe czy nieprawe. Widzicie, na świecie, według myśli tego świata, czyli nie według myśli Bożej, ale według myśli tego świata, mieć, posiadać na świecie, znaczy robię, co chcę, bo to jest moje. Natomiast w Kościele, gdzie dochodzimy do miejsca, że staję się uczniem Pana Jezusa i wierzę w to, co nauczał Jezus, posiadać coś w Kościele, to być winnym zdania sprawy z tego, co mi powierzono. Amen? Tak jest, czy nie? 5 osób się ze mną zgadza w zborze. To już coś. Odnoszę sukces jako kaznodzieja. Wiem, że się zgadzacie. Wierzymy, że to, co mamy, jest darem od Pana. Amen. Tylko jesteście po prostu trochę zmarznięci, zmęczeni po pracy. Krótko mówiąc, to, co mam, zdam z tego sprawę. I na przykład osobiście wierzymy, że to jest straszne, kiedy na przykład kasjer albo listonosz zabierze sobie pieniądze. I kiedy coś takiego upublicznią gazety, że nie wiem, listonosz ukradł emerytury i uciekł, kiedyś tak może to się częściej działo, bo dziś tych emerytur też jest mniej, albo że nie wiem, jakiś kurier ukradł przesyłkę, czy kasjer w sklepie ukradł pieniądze z kasy, ludzie są oburzeni. A co z nami w świetle owej biblijnej prawdy, że to, co masz, jest poddane szafarstwu według Ducha Świętego, według Słowa Bożego? Bo jakże mogę być duchowym człowiekiem w słowach modlitwy, a nie być nim w zrozumieniu Bożej własności? W tym, co wkładam do portfela. To prawda, że portfel jest ostatnim elementem człowieka, który się nawraca. Ale ważne jest, co do niego wchodzi i co z niego wychodzi. Jedyną ochroną przed zachłannością jest uznanie Bożego prawa własności. Zaraz po tym, jak uznamy Jezusa Królem i Panem, uznaję, że Jezus jest właścicielem wszystkiego, co posiadam. Także bycie szafarzem oznacza, że przyjmujemy odpowiedzialność za to, co należy do Pana. To, co przyjmujemy, będziesz dostawał różne rzeczy. To, co przyjmujemy, może być powodem do radości lub do niepokoju. To, co przyjmujemy, może wzbudzać naszą wdzięczność albo nasz wielki niepokój i tak dalej. Pieniądz. Bo pieniądz jest tym, co u nas w naszym społeczeństwie funkcjonuje. Ktoś kiedyś, nie wiem, kto jest autorem tego powiedzenia, ale ktoś kiedyś powiedział, że pieniądz to jest bardzo dobry sługa, ale bardzo okrutny i straszliwy pan. Jeśli pieniądze ci służą, to jest dobrze. Jeśli nad tobą panują, jesteś biedny. W świecie pieniądze kontrolują jakość i istnienie. W Kościele jakość i życie kontrolują pieniądze.
Innymi słowami, świat jest kontrolowany przez pieniądz. Kościół pieniądz powinien kontrolować w życiu każdego ucznia Pana Jezusa. W pieniądzach, czyli w złocie lub drogocennych kamieniach, w dużej gotówce, w diamentach czy platynie nie ma nic złego. Ja wiem, że to taka zbieżność tutaj, że po polsku złoto, to się mówi, gdzie jest zło? Złoto. Nie, ale to nie zło. W tym nie ma nic złego. Gdyby było, to mógłbym mieć pretensje, nie wiem, do Pana Boga, że je tam umieścił i że w ogóle o nim jest jakaś mowa, czy nie wiem, że zarabiam, nie? Nie. Zło nie jest w pieniądzu, w złocie czy w diamentach. Myślę, że większość z was, którzy czytacie Słowo Boże trochę dłużej i studiujecie, wiecie, że miłość pieniędzy jest problemem, a nie pieniądze. Miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła, mówi Słowo Boże, ale nie miłość do Boga z poznaniem zasad zarządzania swoimi pieniędzmi. Kiedy kocham Boga, pieniądze muszą służyć mi i mojej miłości do Boga. Służą mojemu Panu i mojemu Królowi. I wtedy to, co miałoby się stać korzeniem wszelkiego zła, czyli miłość do pieniędzy, kiedy mam miłość do Boga, to pieniądze zamieniają się raczej w lekarstwo, w dobro, w narzędzie błogosławieństwa, którym mogę błogosławić bliźniego, siebie, moją rodzinę i mogę w uczciwy sposób je zarabiać czy przyjmować. I klucz mamy teraz, aby iść dalej w tym zrozumieniu dawania w takim wersecie. 31, 32, 3 werset 6 rozdziału Ewangelii Mateusza. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec was niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Ważne, tu nie pisze, żeby nie pracować. Tu nie pisze, żeby być nieodpowiedzialnym. Tu nie jest napisane, że mam siedzieć i Królestwo Boże spuści mi na głowę worek z dolarami. Tu jest napisane, abym poszukiwał najpierw Królestwa Bożego, a jeśli Królestwo Boże znajdę, w Jego zasadach i prawach odnajdę zabezpieczenie, które usunie z mojego życia troskę o mój byt. Wszystko, krótko mówiąc, to słowo mówi, jest dodatkiem. Czasami używamy takiego przysłowia, nie wiem, od dzieciństwa je słyszałem, że z próżnego to i Salomon nie naleje. Z próżnego i Salomon nie naleje. Takie przysłowie. Dlatego, że aby z czegoś móc nalać, trzeba to najpierw napełnić. Dlatego mówię, porozmawiajmy najpierw o braniu, przyjmowaniu, zanim powiemy coś o dawaniu. Ponieważ czasami mówienie o dawaniu nie ma absolutnie żadnego sensu, jeżeli coś nie jest napełnione albo nie jest napełnione tak, jak należy. Kiedy Słowo Boże mówi, za wszystko dziękujcie, to nie jest to samo, gdyby pisało wszystko przyjmujcie. Za wszystko dziękujcie nie oznacza wszystko przyjmujcie, ponieważ musimy przyjmować rzeczy z rozwagą i mądrością. Nie tylko określa nas to, co dajemy, ale właśnie też określa ciebie i twoje uczciwe życie, to, co przyjmujemy. Czasami ludzie przyjmują rzeczy, które krzywdzą innych i niszczą nasz świat. Kiedy wiele lat temu moja żona próbowała zrobić prawo jazdy, gość wziął mnie na bok i powiedział do mnie tak: nieważne, jak pana żona będzie jeździć, jeżeli my się tu między nami nie dogadamy z tym gestem paluszkami pocierając, to i tak ona nie zda. I zrobił to pomiędzy biurem a samochodem, gdzie nikt nie mógł sfilmować. Powiedziałem mu w oczy, co o nim myślę. Powiedziałem, przez takich ludzi jak pan świat jest gorszy. Bóg pana postawił na to miejsce. A pan niszczy nasz kraj. Mój przyjaciel założył firmę, w której dostał ogromny, ogromny kontrakt na wymianę okien i drzwi w pewnej miejscowości. Firma podpisała umowę z pewną spółdzielnią. To było wiele lat temu, jeszcze w latach 90. Podpisano umowę na ogromną kwotę pieniędzy, z czego 1/3 tej kwoty musiała zostać oddana prezesowi pod stołem.
żeby się zgodził na to, żeby mogli to robić. Oczywiście on się nie zgodził, ponieważ miał zasady Królestwa Bożego. Przez to uznano go za głupka i za naiwniaka. A więc nie tylko określa nas to, co dajemy, określa nas też to, co przyjmujemy. Jedno i drugie może być pięknym albo tragicznym świadectwem twojego życia, twojej albo mojej relacji z Panem Jezusem. Zobaczcie, na początku naród Boży, kiedy Bóg wyprowadził ich z Egiptu, kiedy przeszli Jordan, kiedy uderzyli na Jerycho, wtedy dla nich było bardzo ważne, co biorą i żeby to, co biorą, było pełne Bożego błogosławieństwa i przyzwolenia. Kiedy Bóg powiedział, nie bierz czegoś i nie rób tego, oni byli posłuszni. Byli uważni. Porażka pod Aj. Jeżeli znacie Słowo Boże, to pamiętacie, że właśnie powodem tej porażki było to, że nie byli uważni w tym, co biorą i w tym, aby słuchać Pana, pokazało, jakie to jest ważne. Znajdziemy to w Księdze Jozuego, jeśli jeszcze tego nie czytałeś i jesteś od niedawna w naszej społeczności. Pewnego dnia wybrany Boży lud zaczął przyjmować coraz więcej, coraz mniej patrząc na jakość, na pochodzenie tego, powoli zaczął przyjmować wszystko, aby być jak inne narody, aby się podobać innym narodom, bo im się podobało, co tamci też mają. Im więcej, tym lepiej, im łatwiej, tym lepiej. Przyjmowali obce obietnice, obce proroctwa, obce dary, obce poselstwa, wpuszczali do swojego skarbca Babilończyków i szpiegów, obnosili się swoim bogactwem, nie wskazując na swojego Pana, i zakończyło się to ogromną tragedią upadku Jerozolimy, upadku najpierw Samarii, potem Jerozolimy, upadku świętego miasta, świątyni. I słowa ich opamiętania, ich pokuty, kiedy oni zobaczyli, co myśmy narobili, zamiast być wiernym temu, co pochodzi z Bożego prawa i Bożej ręki, zaczęliśmy żyć zachłannością, obcymi bogami, obcymi obietnicami i przymierzami. Staliśmy się niewolnikami i słowa ich pokuty, słowa ich opamiętania wybrzmiewają dzisiaj bardzo mocno dla nas. Pamiętacie, jest taki psalm 23, Pan jest pasterzem moim. On pokazywał właśnie, jak pięknie jest, kiedy przyjmujemy coś od Pana, kiedy Pan jest pasterzem. Ale 123 psalm to jest właśnie to słowo pokuty, to słowo zrozumienia, że popełniono straszliwy błąd w tym, co i jak przyjmowali. Że jest go łatwo zapamiętać, ponieważ pokazuje koniec tego odstępstwa, moment opamiętania, czas po latach, które doprowadziły do tragedii. Czytajmy ten psalm, pieśń pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku Tobie, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług na rękę swych panów, jak oczy służebnice na rękę swej pani, tak oczy nasze patrzą na Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami. Nareszcie zobaczyli, gdzie i skąd pochodzi miłosierdzie. Czemu? Bo ich dusza była pełna, ale nie tego, co trzeba. Co dalej pisze? Co dalej tu mamy napisane? Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami, bośmy bardzo nasyceni wzgardą. Dusza nasza nasycona jest bardzo pośmiewiskiem zadufanych sobie, wzgardą pyszałków. Znowu spoglądają na Bożą dłoń, jak oczy służebnicy, jak oczy sługi, który nie śmie podnieść oczu i spojrzeć Panu w oczy, to patrzy na Jego dłonie, aby pojąć, co Pan ma dla niego i jak się teraz zachowa. Jakby mówią, Panie, teraz dziś nie śmie już nawet podnieść oczu. Nie śmie już nawet podnieść oczu. Potrzebujemy Twojej pomocy. Są nasyceni wzgardą jak gąbka wodą, a obietnice ludzi i królów okazały się kłamstwem. Zawiódł Egipt, zawiedli sojusznicy, zawiedli czarodzieje i fałszywi prorocy. Wracając do dawania, źle przyjęli, wszystko stracili. Dawać można tylko z tego, co się ma, a więc ważne jest, co mamy. Nie będziesz mógł skutecznie dawać, jeżeli będziesz miał byle co albo nie będziesz miał niczego.
Przyjmowanie, tak jak dawanie, stało się w świecie patologiczne. Patologia na tym świecie dotknęła zarówno darów, kiedy czasami patrzę, w jaki spoglądam, w jaki sposób dary są dawane dzisiaj, telewizja, marki, to jak się tym obnoszą, w jaki sposób przyjmowane są rzeczy. Kiedy ludzie spoglądają na dzisiejsze biznesy i pamiętam, jak ktoś kiedyś powiedział, panie, tu nad Wisłą to tylko ryby nie biorą. Takie było podejście do wszystkiego, czy jest czasami u ludzi. I czasami, kiedy politycy opowiadają, co dostali, aż się wierzyć nie chce. Mądrość więc dla ciebie, jako dla dziecka Bożego, polega na tym, aby wiedzieć, kiedy nie można przyjąć oraz kiedy można przyjąć. Kiedy nie można przyjąć oraz kiedy nie można nie przyjąć. Pewnego dnia Jezus zdjął swoje szaty, przepaszał się, wziął miednicę, miskę i zaczął umywać uczniom nogi. Piotr nie chciał przyjąć umycia nóg, bo skupił się na wszystkim oprócz agape, oprócz miłości. Jezus musiał mu wytłumaczyć, aby skupił się na miłości. Nie masz, Piotrze, tego, co teraz możesz przyjąć, a będzie ci potrzebne. Musisz to przyjąć, aby całkowicie dobrze zrozumieć lekcję, której będzie świadkiem potem, gdy niebo się zaciemni, gdy na krzyżu Syn Boży odda swoje życie. Piotrze, musisz to przyjąć, by mieć część ze mną, by zrozumieć, co się dzieje. Agape nie jest czymś człowieka. Agape musisz przyjąć, jest darem dla twojego życia. Jest tym rodzajem miłości, która czyni cię niesamowitym, niezwykłym stworzeniem chodzącym po obliczu tej planety. Ale ten rodzaj miłości nie pochodzi z człowieka, nie pochodzi z ludzkiego wyboru. Jest miłością, która pochodzi z góry. Jest miłością, która wiąże nas z niebem. Wszystkie inne rodzaje miłości, które Greka nazywa eros, czyli ta miłość intymna, czy fileo, czyli ta miłość braterska w Grece. U nas po polsku miłość mówimy i już kiedyś mówiłem na temat miłości, nie chcę powtarzać, ale gdyby Piotr wtedy tego nie wziął, to agape musi być przyjęte z góry, nie mógłby dawać. A Jezus powiedział zaraz potem, Jana 13:35, po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Czyli inaczej ten werset czytając mogę powiedzieć to tak. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość, której sami wytworzyć nie możecie, której sami zdobyć nie możecie, która pochodzi ode mnie, to musicie mieć, co ja w was chcę włożyć. Wtedy ludzie poznają, że jesteście moi. To przykazanie miłości, które zaraz potem jest dane, to przykazanie miłości, które tam w Słowie Bożym jest daje, nowe przykazanie daję wam, byście się wzajemnie, co? Miłowali. Nie wiem, czy zwróciliście, że to jest nowe, co? Przykazanie. Przykazanie oznacza, że to jest coś, co my zdecydujemy, czy to stosować i czy to mieć. Oznacza, że wykonanie jest w naszej mocy i podlega to ocenie. Bóg nie da ci przykazania, aby ci urosły skrzydełka, bo wie, że nie możesz. Jezus ci nie powie, daję ci przykazanie, niech ci teraz urosną skrzydełka. Chociaż pewnie jakby powiedział, to by może urosły, nie wiem. Ale wiecie, o co mi chodzi? Bóg nie każe nam zrobić czegoś, co nie zależy od naszej decyzji i nie możemy tego zrobić sami, ale może przykazać nam coś, co jest moją decyzją. Nie kradnij. Mogę zdecydować. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu. Spoglądaj w jego oczy. Widzisz, w oczach bliźniego jest moje tchnienie. Każdy człowiek, który oddycha i którego serce bije, ma tchnienie Boże w sobie, jeśli go kłamiesz. Kłamiesz mnie. A więc wykonanie jest możliwe, ale nie źródło. Jednym ze znaków Bożego dawania i przyjmowania, chcę byście to zapamiętali, jest jedność radości i błogosławieństwa. Świat tego nie zna. Czyli ten, który daje i ten, który przyjmuje, obydwoje w jedności się cieszą tym, czego doświadczają. W świecie czasami ten, któremu dają, się cieszy, ale ten, który daje, wcale się nie cieszy.
W Kościele jest jedność w ochotnym dawcy i w błogosławionym biorcy, jest jedność radości i błogosławieństwa. Nie cieszy się tylko jedna strona. W świecie czasami cieszą się ci, co dają, no bo na przykład dają śmieci i pozbywają się i wtedy dlatego się cieszą. Z tego samego ducha pozbywania się śmieci i udawania, że daje, w zborze czasami trzeba robić porządki i wynosić stare szmaty, tostery, ekspresy, tapczany, gacie. Kto sprząta, to wie. Ludzie przynoszą. Nikt ich nie prosił, nowego nie przyniosą, stary. Kupił se nowy toster, niech przyniesie nowy, stary niech se zostawi. On nie, do zboru, dla Pana. Się cieszę, że u nas tego nie ma. Co się śmiejecie? Dary w życiu chrześcijanina mogą oznaczać się niebezpieczne. Każdy dar przyjęty i używany niezgodnie z tym, co chce Bóg, jest naszą stratą i zamyka nas na inne, większe obdarowanie. Dlatego chcę powiedzieć, kiedy mówię dziś o przyjmowaniu, najczęstsze błędy to jest ukrywanie darów i obdarowania. Czyli wiesz, że masz dar, wiesz, że masz obdarowanie, Duch Święty ci o tym mówi, ludzie ci przypominają, ale nie. Albo używanie darów dla swojej chwały. Dla mnie, pamiętam, takim momentem przełomu było, ja już wam kiedyś to opowiadałem, pamiętam tu w zupełnie innych okolicznościach podczas postu, wiele, wiele lat temu, kiedy po naszych drogach jeździły jeszcze fiaciki i polonezy, jeździłem małym Fiatem. Ale tak się złożyło, że ludzie, którzy słuchali słowa, które głoszę i widzieli, jak zajechałem tego malucha, on się dosłownie rozsypał, podarowali mi Mercedesa. To nie był nowy Mercedes. Ale wiecie, przesiąść się z byle czego na Mercedesa. On był dobrze zachowany. Pięknie wyglądał, chociaż miał już trochę lat. Ale to było, ja takiego auta nigdy nie miałem. Ten Mercedes był po prostu piękny. Jak to szło, słuchajcie. Ten silnik, ta siła, ten fotel, ta cisza, ta muzyka z tych głośników. I jadę sobie, pojechałem w kierunku Wrocławia, do Wrocławia na usługę wtedy jechałem. I wiecie, jakiś mi chłopina maluchem białym wyprzedza żuka. To ja mu siadłem na zderzek, jak mu migłem, to się facetowi jasno jak na słońcu zrobiło. Oczywiście zaraz uciekł, gdzie będzie Merolem tutaj zajeżdżał drogę. Panu Kulcowi. I to był moment, kiedy Duch Święty przemówił do mnie. I aż mnie potrząsło wtedy. Dałem ci to z łaski. Ten człowiek ciężko pracował na tego malucha. Ciężko pracował na to, co ma. A ja tobie dałem tylko tyle i aż tyle, a ty już musisz poniżać swojego bliźniego. Nie dostaniesz ode mnie niczego więcej, jeśli będziesz poniżał bliźniego. Ja zjechałem i byłem gotowy się rozpłakać. Byłem gotowy zatrzymać gościa i go wycałować i przeprosić i pozwolić mu jechać 20 przede mną do samego Wrocławia. Poczułem, że zrobiłem coś strasznie podłego. Poczułem, że otrzymałem dar, który dostałem po to, aby głosić Słowo Boże, aby służyć lepiej jako kaznodzieja, a zachowuję się jak mafiozo. Zachowuję się jak kryminalista. Tylko dlatego, że coś mam lepszego niż mój bliźni. A więc nadużywanie, używanie darów dla swojej własnej chwały. I po trzecie, niedbanie o obdarowanie. I wiecie, gdybym chciał wszystkie fragmenty Słowa Bożego o talentach i o Bożych darach przeczytać, to tylko czytając Słowo Boże byśmy tu spędzili 2 godziny. W ogóle bym już nic nie powiedział. Tyle Słowo Boże mówi o tym, jak Bóg daruje nam różne rzeczy i jak człowiek będzie rozliczony z tego, co z tym robi. Czasami nie przyjmujemy tego, co jest nam dane. I to też jest prawda. Czasami nie możesz przyjąć tego, co ci jest dawane. Chcę powiedzieć, nie wszystko, co ktoś ci chce dać, jest dobrym darem dla dziecka Bożego, dla człowieka, który jest pełny Ducha Świętego. Czasami niektórych rzeczy, może inni niech sobie to wezmą, może innym nawet wolno, chociaż też nie powinny, tobie na pewno nie wolno, bo twoim Panem jest Jezus.
Nie wolno niektórych rzeczy przyjmować, jeśli traktujemy Boga i Jego Słowo poważnie. Pierwsza Księga Mojżeszowa mówi nam w 14 rozdziale, 22, 23 werset, lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy, podnoszę rękę swą do Pana Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. Podnoszę, że nie wezmę ani nitki, ani żemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do Ciebie, abyś nie mógł powiedzieć, to ja wzbogaciłem Abrama. Nie chcę niczego z Sodomy, mówi Abram. Moim zaopatrzeniem jest Jahwe, jest mój Pan. Nie chcę niczego, co jest w ten sposób, w jaki wy to zdobywacie, zdobyte, bo nie będziecie mi potem mówić, że wyście mnie wzbogacili. I wiemy, że to wszystko i tak była tylko podpałka. Abraham nie przyjął daru i wiemy dlaczego. Nie powinniśmy przyjmować niczego, co zostało zdobyte wbrew Bożemu Słowu. Rzeczy kradzione, zrabowane, wyłudzone. Oczywiście czasami nie wiesz. Jak nie wiesz, no to nie wiesz. To jak, wiecie, to jest jak z tymi ofiarami. Jak nie wiesz, że było ofiarowane gdzieś tam źle, to Paweł mówi jedz. Podobnie tutaj, nie zawsze wszystko możesz wiedzieć. Ale nie powinniśmy niczego takiego przyjmować. Rzeczy kradzione, zrabowane, wyłudzone. Wiele rodzajów, chcę byście mnie usłyszeli, opętania, kłopotów duchowych, spowodowane jest próbą otrzymania czegoś na skróty i przyjmowania tego, co wiemy, że jest przeklęte. Ktoś powie, to jest poważne słowo przeklęte. Ja ci powiem, to nie jest poważne słowo. Poważne słowo to jest błogosławione, bo błogosławione jest wszystko, co jest w Chrystusie, a wszystko, co jest poza Chrystusem i tak jest przeklęte. Czasami ludzie podpisują taki cyrograf, tylko że nie na piśmie z diabłem. Po co czekać na Boga? Po co się modlić o uzdrowienie, wyznawać grzechy, naprawiać, przepraszać? Jak jest oferta pod stołem, która mówi, a ja ci dam bez problemów. Nic nie chcę, bierz. Jest ktoś, kto ci da od razu, bez wymagań. My wiemy, że to są zgubne skróty. Jeśli tak przyjmujemy dary i wszystko nam jedno, to nie dziwię się, że potem możemy mieć dużo. Potem być może niektórzy ludzie są nawet bogaci, ale ich bogactwo nie jest błogosławieństwem. Nie powinniśmy również przyjmować niczego, jeśli zostało to przez nas i nasze serce nas oskarża, sprytnie wyżebrane. Czasami w kościele ludzie sprytnie żebrają. Przychodzą i żebrają, i żebrają i myślą, że to Bóg im daje błogosławieństwo. Mówią, Pan mnie pobłogosławił. Nie, to nie Pan cię pobłogosławił, tylko zmanipulowałeś bliźniego. To tak jakbym mówił, że Pana nie ma obok i nie wie, co mi trzeba. Ja wiem, jak to załatwić. Albo również nie powinieneś przyjmować żadnego daru, który może ograniczać albo uszkodzić twoje powołanie. Jeżeli Bóg cię powołał do czegoś, to patrz na to, co przyjmujesz. Bo Bóg wie, co robi. Wiecie, misje tego uczą. Nie da się być sługą Boga i sługą sponsorów. Jeśli otrzymany dar macie do czegoś zobowiązać przed ludźmi, co jest wbrew powołaniu, do którego powołał cię Pan, to nie przyjmuj go. Bo jeżeli cię zobowiązuje przed ludźmi do czegoś, co jest zgodne z powołaniem, czyli ktoś ci mówi, nie wiem, ktoś mi mówi, słuchaj, dam ci Biblię pod warunkiem, że będziesz z niej głosił, albo dam ci komputer pod warunkiem, że będziesz pisał na nim tylko kazania, to ja się mogę zgodzić, bo to jest to, do czego jestem powołany. Wiecie, o czym teraz mówię, nie? Czy dam wam budynek pod warunkiem, że tu będzie zbór, a nie sklep? Wtedy się mogę zgodzić. Tak, chcę otworzyć zbór. Wiem, bo byłem na misjach. Zobowiązanie i kontrola wyklucza przyjęcie daru. Ja pamiętam, kiedy mi i mojej żonie wiele lat temu jedna z denominacji zaproponowała zaopatrzenie finansowe, sprzęt elektroniczny, organy, wszystko do wyposażenia kościoła, plus na jakiś czas całkiem niezłą amerykańską wypłatę, ale dostaliśmy warunek. Założycie kościół w naszej denominacji, według naszych zasad. Byłem na misjach, wiem. Nie powinieneś też przyjmować daru, jeśli darczyńca nie posiada prawa do tego daru.
Diabeł uwielbia takie dawanie. Diabeł uwielbia promować różnego rodzaju janosików i mówić, masz, daję ci. Ale żeby dać, musisz mieć prawo do tego, żeby dać. Przyjęcie daru powinno być oceniane na podstawie duchowości i dojrzałości dawcy, nie na podstawie jego statusu majątkowego. Jeśli Pan chce nam dać, może użyć oczywiście kogo chce. Jak Bóg będzie chciał, to w rybie znajdziesz pieniądza na podatek. Jak Bóg będzie chciał, to ci pies stówkę przyniesie. Ale musimy rozpoznawać. Jeśli Pan chce nam dać, to użyje kogo chce. I z reguły my bardzo dobrze wiemy i czujemy, czy to jest Boże polecenie, czy naiwność i niedojrzałość dawcy. Bo czasami tak jest w naszym życiu. Dzisiaj trochę wam powiedziałem o moim grzechu, opowiem wam o jeszcze jednym, który wyznałem już Panu Bogu. Byłem kiedyś w miejscu rozgoryczenia. To był bardzo trudny czas w moim życiu, w służbie. Ludzie dzwonili, nie szło się z dziećmi nawet dobrze pomodlić. Telefony i wszyscy ciągle czegoś chcieli, a ja nie miałem pieniędzy na benzynę. Nie miałem pieniędzy zapłacić rachunki i nikt nie zadzwonił spytać mnie, czy ja czegoś nie potrzebuję. Wszyscy tylko czegoś chcieli rozmawiać i dyskutować godzinami. Doszedłem do gniewu, mówię mojej żonie, chyba im powiem, że biorę 200 zł za godzinę. Gorycz się we mnie pojawiła. Wtedy wróg poczuł, że mnie ma. I chciał to wykorzystać. Chciał wykorzystać, abym przyjął dar, którego nie powinienem przyjąć, ale żeby to wyglądało bardzo duchowo. Wykorzystać moją gorycz. I wtedy zadzwonił jeden człowiek. I mówi, bracie, zarobiłem trochę pieniędzy. I czuję, że powinienem tobie dać dziesięcinę, bo przeczytałem, że Pan mówi, aby dziesięcinę dać. No nie mam zboru. Podróżuję za granicą. Pracuję na promach, na statkach, niestety nie mam swojego miejsca, a więc chciałbym tą dziesięcinę przesłać tobie i twojej żonie. Powinienem był przyjąć, czy nie? Kto czyta uważnie Słowo Boże, już zobaczył, gdzie jest pułapka, nie? Bo dziesięcina należy do Pana, do spichlerza. Ja mu powiedziałem, ja przyjmę te pieniądze, ale nie dla mnie i dla mojej żony. I przyjąłem te pieniądze i wpłaciłem je do zboru, pomogły w budowie. Ale to nie były pieniądze dla mnie. To była pułapka zastawiona na mnie, abym przyjął coś, a potem ludziom opowiadał, wiecie, Bóg jest cudowny. Nie mieliśmy pieniędzy, zadzwonił człowiek i dał. A wszyscy by pieli, alleluja. Ale to by była korupcja. I potem Pan nas zaopatrzył i nie było problemu. Czasami z darem wszystko jest po prostu jak należy, ale nadal nie powinniśmy go przyjmować, bo to jest po prostu złe. I dar może sprawić, że zaczniemy dawcę na przykład traktować lepiej niż tego, kto nie mógł sobie pozwolić na dar. Jeżeli tak traktujesz ludzi, którzy ci dają, to przestań w ogóle brać cokolwiek od ludzi. Najpierw zobacz, że wszystko, co jest darem dobrym od Boga. I dopiero wtedy możesz te dobre dary brać. Jeśli otrzymywany dar na przykład ma kupić komuś błogosławieństwo, absolutnie nie powinniśmy przyjmować. Kiedyś przyszli do mnie ludzie, o których się modliłem w ich próbie, w ich godzinie tragedii dla ich rodziny. I słuchajcie, przynieśli mi za to pieniądze i mówią, my nie wiemy, ile brat ma stawkę za modlitwy. Znaczy, oni nie wiedzieli, no skąd mieli wiedzieć? Nie chodzą do kościoła, to nie wiedzą. Nie czytają Biblii, to nie wiedzą, ale ja wiedziałem, że ten dar jest w porządku, tylko on nie jest dla mnie. I powiedziałem im, to jest w porządku, ale nie dla mnie. Ja wam nie dałem, to jest dla Kościoła. Możecie dać na misję, możecie dać na biednych, możecie z tym zrobić, co chcecie, ale to nie jest dla mnie. Ja absolutnie nie przyjmuję pieniędzy za modlitwę. Nie powinniśmy przyjmować daru, jeżeli człowiek, który nam go daje, jest przekonany, że za ten dar będziemy bardziej go kochać i zwracać na niego uwagę. Nie powinniśmy przyjmować darów, gdy dar jest ceną naszej miłości i przyjaźni. Wielu z nas pełni różne służby. I chcę tu powiedzieć coś bardzo ważnego.
zanim za chwilę będziemy powoli kończyć. J.K. Chesterton, polecam wam, niezwykła osoba, niezwykły pisarz, napisał takie słowa. Świat miał w sobie wyrwę, której nie potrafiłem zapełnić. Był nią fakt, że człowiek musi znaleźć sposób, by kochać świat, równocześnie mu nie ufając. Kochać świat, a przy tym do niego nie należeć. Myślę, że to jest piękne opisanie tego dokładnie, co zrobił Jezus. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, ale on nie należał. A więc tutaj dochodzimy do miejsca przyjmowania na służbę. Nie powinniśmy nigdy przyjmować czegoś, co wiemy, że nie przyjąłby Pan, jeśli prowadzisz jakąś służbę. Czy to w jakimś szpitalu, czy w jakimś ośrodku. Nie powinieneś jako chrześcijanin przyjmować czegoś, co wiesz. Wiecie, czasami jest trudno powiedzieć, czasem się trzeba modlić. Pamiętajcie jedno, Pan nigdy nie przyjmuje pieniędzy ani żadnych darów za zbawienie, uzdrowienie albo dary ducha. Sługa Elizeusza jest napisane w 2 Królewskiej 5:27. Kiedy próbował wziąć pieniądze, które Naaman chciał dać prorokowi, ale prorok powiedział nie, bo wiedział, że to Bóg uzdrowił Naamana, a nie on. Sługa poleciał i mówi, nie, płacimy. Wziął. 2 Królewska 5:27 mówi, że kiedy te pieniądze wziął, zaraz potem trąd Naamana przypnął do niego i wyszedł zbielały od trądu jak śnieg. Nie był tym, który na siebie mógł brać choroby, a próbował to robić. Pewien czarodziej w Dziejach Apostolskich chciał kupić dary Ducha Świętego. Oglądał cuda apostołów i mówi, ja dobrze za to zapłacę, też to chcę. A kiedy Szymon to spostrzegł, Dzieje Apostolskie 8:18-20, pięknie mu odpowiedział, niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Są rzeczy, których się nie przyjmuje. Są rzeczy, których się nie przyjmuje i niech nikt cię nie oszuka, że mógłby się potem dobrze wykorzystać i na przykład dobrze potem zainwestować. Takie zachowanie to korupcja. Takie zachowanie nie przystoi. Do historii przeszło powiedzenie jednego z papieskich wysłanników w XVI wieku. Czasem się mówi, że to przez niego wybuchła reformacja, co nie jest prawdą, nie przez niego. Tylko Duch Boży pragnienie w ludziach wzbudził. Ale ów wysłannik Watykanu jeździł i zbierał pieniądze. Johann Tetzel, na pewno słyszeliście o nim, podobno jest autorem właśnie tego powiedzenia, skoro tylko pieniądz w szkatule zadzwoni, zaraz duszę z czyśćca do nieba wygoni. I zbierał pieniądze za zbawienie. I możemy się wtedy poczuć, my protestanci, o, to katolik zbierał na bazylikę, coś wam powiem. Korupcja wśród telewizyjnych mówców jest dokładnie taka sama, ponieważ korupcja nie czyta tabliczki z napisem i nazwą denominacji. Korupcja nie wchodzi tylko w prawe serce, w którym mieszka Jezus. Korupcja jest u protestantów taka sama, jak była tam. Są dziś mówcy, którzy biorą pieniądze za uzdrowienie, za ślub, za pogrzeb, za modlitwę. Biorą pieniądze nie z miłości, dlatego że ludzie chcą ich wspierać, ale często uzależniają. Korupcja jest wszędzie. Korupcja jest wszędzie. Ona nie czyta tabliczki na budynku. Ona nie wchodzi w serce, w którym mieszka Duch Święty. Jeśli jesteś Bożym sługą, żyjesz dla Jego chwały, to z takim samym sercem i nastawieniem przyjmujesz to, co otrzymujesz, bo wiem, że wszystko mam tymczasowo. To nie moje, powierzono mi i nie jest to powód dla mojej chwały. Bóg mi niczego nie dał, abym się szczycił, abym był samowystarczalny. Pan zaspokoi każdą potrzebę, ale nigdy nie utracę wolności dzieci Bożych, kiedy patrzę na to, co przyjmuję. Powoli, tak jak mówię, chcę kończyć, chciałbym, byśmy się pomodlili. Bóg jest właścicielem wszystkiego. Bóg ci może dać każdą rzecz, jaką uzna za słuszne i może ci ją dać uczciwie i możesz ją uczciwie mieć.
Psalm 89, 12 werset mówi: Twoje są niebiosa, Twoja też ziemia, Tyś ugruntował świat i to, co go wypełnia. Albo jeszcze jeden werset, który mnie dotyka. Hebrajczyków 13:5. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. To poprzestawajcie. To nie jest w sensie, że zatrzymajcie się na tym, co masz. Jak kupiłeś auto, to jeździ nim 50 lat. To nie o to chodzi. Poprzestawajcie, znaczy bądźcie zadowoleni. Bądź zadowolony z tego, co masz. Gdy przyjdzie czas, Bóg da ci znowu coś i znów bądź zadowolony. Ciesz się Bożym obdarowaniem. Znajdź pokój w Bogu, który zaopatruje. Znajdź pokój nie w darach, a w dawcy, który dary daje. Dlatego pomyślałem, że takie ważne jest. Zanim za tydzień powiem o dawaniu, chciałem powiedzieć o przyjmowaniu, bo to nie wszystko jedno, z jakiego źródła pijesz. Powstańmy do modlitwy. Panie, chcemy mieć delikatne i wrażliwe serce na to, co mamy. Panie, mamy wielkie pragnienie, by w naszym domu nie było niczego, co jest nieuczciwe, co mogłoby być kradzione, co mogłoby być skorumpowane. Panie, pragnę, aby każda rzecz w moim domu była obdarowaniem od Ciebie, była ubogaceniem, którym mogę się cieszyć i ubogosławiać moich bliźnich. Naucz mnie, Panie, nie tylko dawać, ale naucz mnie przyjmować. Panie, chcemy być ludźmi prawego serca. Jeżeli widzisz coś takiego w domu kogoś z nas, dotknij nasze serce dzisiaj. Spraw, by jeśli ktokolwiek jest na tym miejscu taki, wrócił dziś do domu i powiedział: mój dom i ja chcemy służyć Panu tym, co mamy, tym, co bierzemy i tym, co dajemy. Wszystko i wszystkim chcemy służyć Panu. Dziękuję Ci za tą dzisiejszą biblijną lekcję. Błogosławię to zgromadzenie, błogosławię ten kochany zbór, tych, którzy słuchali. Twoja jest chwała i cześć. Dziękuję Ci za wszystko, co mam, za wszystko, co z Twojej dłoni mogłem przyjąć. Dziękujemy Ci za nasze miesięczne pobory. Dziękujemy Ci, Panie, za nasze domy. Dziękujemy Ci za ciepłe łóżko, za dzisiejszy obiad. I przepraszamy, że tak często zapominamy o wdzięczności. Chwała i cześć Jezusowi. Amen.